Hej, z tej strony Justyna. Witam Was na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam lalkę z najnowszego filmu Barbie i tajemnicze drzwi. Jest to czarny charakter naszej opowieści od firmy Mattel, przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy lalkę, księżniczkę Malucie, a także jej niezwykłe berłoruszczkę. Księżniczka Malucia ma 10 lat i rządzi niezwykłą krainą o nazwie Zimnia. Jest ona zepsuta i zazdrosna, gdyż jej jest jedyną osobą, która nie posiada magii w tym królestwie. W związku z tym chce zawłaszczyć dla siebie całą magię za pomocą swojej różdżki berła. Im więcej wykradnie magii, tym większa staje się kula w jej berle. Muszę przyznać, że gdyby nie znajomość fabuły bajki, to wzięłabym księżniczkę Malucie za bardzo sympatyczną postać. Jak widzicie, ma ona bardzo ładną buzię. Jej włosy również są bardzo atrakcyjne. Są w kolorze różowo-fioletowym, upięte w 2 urocze kucyki. Dodatkowo włosy są zakręcone na końcach. Na głowie widzimy różową koronę, która z przodu ozdobiona jest pięknymi łańcuszkami i brylancikami. Twarz Malucci jest ozdobiona delikatnym makijażem. Ma ona piękne usta w kolorze czerwonym, a jej fioletowe oczy podkreślone są takimi brązowo-pomarańczowymi cieniami i pięknymi, długimi, czarnymi rzęsami. Malucia ma na sobie piękną i bardzo dziewczęcą sukienkę. U góry widzimy fioletowe rękawy z takimi pufkami, typowymi dla księżniczek. Dalsza część sukienki ozdobiona jest kwiatkami w różnych kolorach. Z tego samego materiału wykonana jest falbanka na dolnej części sukienki. W pasie mamy również taki różowawy paseczek wykonany z różowej gumy. Dolna część sukienki, czyli jej spódnica, przedstawia nam się w kolorze fioletowym. Jest ona ozdobiona gwiazdeczkami, błyskotkami oraz brokatem. Na samym dole mamy narysowany motyw kokardek ozdobionych serduszkami. Cała sukienka wykończona jest niebieską falbanką wykonaną z siateczki. W ręku księżniczki widzimy jej berło, które jest dla niej również różdżką. Jego górna część to kula, która powiększa się w momencie, kiedy Malucci uda się zyskać jakąś magię. Na górze widzimy miniaturkę jej korony, która dodatkowo ozdobiona jest kokardką. Cała kula również pokryta jest perełkami czy też diamencikami. Jej rękojeść jest dosyć długa. Mamy tutaj spiralkę, następnie uchwyt i zakończenie, które również przypomina kulę, a może jakiś owoc. Buty lalki to urocze różowe sandałki na wysokim koturnie. Z tyłu widzimy piękne motyle i na sandałkach ogólnie powtarzają się motywy kwiatowe, a także motylki. Mimo, że Malucia jest czarnym charakterem opowieści, to mimo wszystko bardzo mi się podoba i jestem pewna, że zachęci Was do obejrzenia bajki Barbie i tajemnicze drzwi. Dziewczynka prezentuje się uroczo, ma świetną fryzurę, sporo dodatków, bardzo dziewczęcą sukienkę. Jej buzia jest sympatyczna i wcale nie musi odgrywać złego charakteru w naszych zabawach. Żałuję, że nie możemy zginać jej rąk w łokciach ani w nadgarstkach. Tak samo nóżki nie są zbyt ruchome. Na szczęście możemy rozkładać je na boki, w przód i w tył. Rączki możemy również podnosić, dzięki czemu będzie to ułatwienie w czasie zabawy. Kolorystyka lalki przedstawia nam się w kolorach fioletowych i różowych, co również jest bardzo dziewczęce. Kreacja jest bardzo ładnie dopasowana, ma ciekawe elementy i całość stroju prezentuje się po prostu bardzo ładnie. Ja laleczkę oceniam na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania, do wyrażania swoich opinii, a także do oglądania moich kolejnych recenzji na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!